za to jest z waszą kibic? Kibice, co tam u was? Nie słyszę was w ogóle. Zaczynamy. Po ile chcecie? Pytam. Jest 9 drużyn, myślę, że po 2 pytania. Co? Po jednym? Po jednym? Dobra. Czekajcie. Jeszcze mamy 2 konkurencje. Rzut piłeczką i odbicia piłki do siatki. Dlaczego zmieniliśmy piłkę do koszykówki do piłki do siatki? Bo na Tomasowi są siatkarki. Na co dzień oglądacie mecze? To chodzi do mecze. Zapraszam co drugą niedzielę na obiekt naszej Tomasowi, bo co drugi dzień mają, co tydzień mają wyjazdy. Dobra, słuchajcie, zaczynamy, może teraz od końca, od Lubyczy, co? Macie Królewski. Można podpowiadać, ale odpowiadacie raz, jeśli się pomylicie. Mam przygotowane 14 pytań i w drugim mam chyba mówię i 15 pytań, czyli razem 29 pytań. Okej? Od 1 do 29, proszę numerek. Ja 1. 1. Kiedy powstała, uwaga, słuchajcie ze zrozumieniem, Unia Europejska? Odpowiedź A w 1993 roku, odpowiedź B w 2004 roku. Poczekajcie, ustalcie razem i ten. Kiedy powstała Unia, czy kiedy Polska? Kiedy powstała Unia Europejska? Nie wejście. 93. Oni mają to pytanie. 93. Jeszcze raz. 93. 93. Czy pani? Tak, jak najbardziej mówię do drużyny. Jednym słowem otrzymują 9. To jest Lubycza od tyłu. Od tyłu za tyłu. Dobra. Skreślamy. Proszę, czy to bezpłatne na zbycie. Jedyneczka skreślona. Dobra. Od 1 do 28. Proszę bardzo. Proszę. Numer. Numer. Od 1 do 27. Tak. Raz, dwa, trzy. Słuchajcie, w którym roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej? Uwaga. 95, 1410, 2004. Pani przyjechała do Polski, Swietłana, podoba się u nas. 20 lat Unii, 20 lat pani Swietłana, Tomaszowie. Brawo! Punkt dla drużyny Harmonii. Dobra, Susiec, kochani. Ostatnie. Ostatni już, czekaj. Pierwsi będą ostatnimi, a ostatni będą pierwszymi. Czekaj, jestem z pijanek. Co oznacza zasada niedyskryminacji? Naradźcie się i odpowiem. Niedyskryminacji. Niedyskryminowanie, niedyskryminacji. No już. Wszystkich. Przeczytam wam dwa te, żebyście się nie przyszokowali. Umożliwienie wszystkim osobom bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, kolor skóry lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, orientację seksualną, sprawiedliwość pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach lub B. Wspieranie środków popieranych nierówności i segregacji. Pierwsze, 9 punktów, brawo dla nich! Brawo Susiec! Tam później pytania. Proszę bardzo, diabetycy? Piąte. Na pewno? Dobra. Piąteczka szczęśliwa. Czy Polska jest objęta wspólną polityką rolną Unii Europejskiej, tak lub nie? Kibice odpowiedzieli? Diabetycy? Tak, 9 punktów, brawo. Okej, kolejne. Uniwersytet trzeciego wieku, szczęśliwa siódemka. Czy Polska korzysta ze środków polityki społecznej Unii Europejskiej? Tak lub nie? Tak. Decyzja? Tak. 9 punktów dla nich. Tak, decyzję. Proszę bardzo. Czwóreczka.
ile państw przystąpiło do Unii Europejskiej, uwaga, razem z Polską? 3 lub 9? 3, niestety 9, bardzo proszę. Okej. Telefon do przyjaciela lub ten. Adaś Skorniewski. Jedyneczka, pierwsza wolna to 2. Ile państw należy do Unii Europejskiej? Możecie się pomylić o 1000. 27, czy zgadzacie się z tym? Telefon do przyjaciela, zgodne? Tak. No to teraz dyrektor wymieni wszystkie państwa. Okej. Okay. Czy znajdzie się osoba, która wyliczy wszystkie 27 państw? Otrzyma, proszę bardzo. Mogę mikrofon? Tak. Mikrofon. Dobra, liczymy, kochani. Pani wymienia, a my liczymy. Roma gotowa? Portugalia, Francja, Niemcy, Hiszpania, Polska, Chorwacja, Irlandia, Malta, Ulfówek, Jarczuk, Belgia, Słowacja, Słowenia, Czechy, Włochy, nie wiem, ile już policzyłam. Szwecja, Dania, Holandia, Belgia. Nie ma jeszcze. Dobra, uznajmy, że powiedziała pani dużo, 27 nagroda od Unii Europejskiej. Gratuluję. Proszę bardzo za wiedzę dodatkowe tutaj. A wszystkie ufundowane od Unii Europejskiej i Lublin. Słuchajcie, w seksmisji było tak. Unia broni, Unia radzi, Unia nigdy cię nie zdradzi. Coś w tym jest. Dzięki nim mamy tak tartan, dzięki nim mamy tak energicznych seniorów i tak zorganizowanych wszystkich ludzi. Dziękuję, Roman. Okej, okay, kolejna drużyna, na kim to stanąłem? Na nas. Na was. Dobra, to jest Ulkuwer. Numer? Był zajęty, piątka była. Najbliższy wolny to 8. Które zdanie jest prawdziwe? Polska otrzymuje z budżetu Unii Europejskiej więcej pieniędzy niż do niej wpłaca, lub B, Polska wpłaca do budżetu Unii Europejskiej więcej pieniędzy niż z niej otrzymuje. Dobra. Jaka jest odpowiedź? Odpowiedź to A. Powiedzmy A. Okej, okay, dobra. 9 punktów Ulmówek. Jeszcze widzę, żeś podpowiedział. Efem, kolejne następne. W ramach... Ostatnie wolne czy pierwsze wolne? Pierwsze wolne. Pierwsze wolne, dobra. W ramach jakiego programu województwa lubelskiego rozdzielono pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej w latach 14-20? A. Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego. B. Regionalny program operacyjny województwa lubelskiego. Decyzja. Wszyscy? B. Okej, okay, dobra odpowiedź, ale słuchajcie, dobrze, 9. Beczo, wrócę do drużyny, która nie otrzymała punktów, bo seniorada ma charakter niestety zabawowy. Która drużyna źle odpowiedziała? No Jarczu, dajemy wam szansę na jeszcze jedną. Mogę wybrać wam pytanie? Jak nazywa się impreza, którą organizujemy drugi raz na Alei Sportowej? Bardzo dobrze! Zdobyli 9 punktów! Czy wszystko odbyło się zgodnie? Czyli wszyscy otrzymali ex aequo pani sędzio Anna Marią Wesołowską 9 punktów. Słuchajcie, kolejna to co? Taniec na głowie, tak? Nie, oczywiście żartuję. Słuchajcie, ten pan w białej marynarce to nie podlizuje mu się, bo to mój dyrektor. To człowiek, z którym przychodzę z każdym problemem do niego, czy moim, czy seniorów. W nocy o północy odbiera telefon. Na cześć Adama Skorniewskiego, dyrektora MOPS-u. Hip hip! Adaś, bez ciebie nas by nie było. Bez ciebie nie było. Muszę trzymać
taki fajnych i zaangażowanych. Dziękuję, to jest wasza impreza, po tych kosztach. Czasami jest tak, że nie mam grosza na kawę. Adam mówi, to co, zrobimy zrzutę ze swoich, nie? Słuchajcie, takie jest Adam i takie ma serce. Zawsze nigdy mi nie odmówił i naprawdę odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Mam i po takiej prelekcji liczę na podwyżkę. Oczywiście żartowałem. Oczywiście żartowałem. Kochani, przecież idziemy do rzucaniem.